25-letni mężczyzna, który z piątku na sobotę ukradł tramwaj z zajezdni w Katowicach i pojechał nim do Chorzowa, trafił na oddział psychiatryczny. Tam odbywa 3-miesięczny areszt, poinformowała prokuratura rejonowa w Chorzowie. To z uwagi na okoliczności jego zachowania po zatrzymaniu przez policję. Miał zachowywać się nienaturalnie, ale prokuratura nie chce na razie doprecyzować, co konkretnie robił. Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 października. Na trasie z Katowic do Chorzowa pojawił się tramwaj numer 33, który nie powinien tamtędy jechać. Zatrzymywał się na przystankach i zabierał pasażerów. Gdy zdarzenie zauważył motorniczy innego tramwaju, próbowano skontaktować się z mężczyzną, ale ten nie odpowiadał. W centrum Chorzowa wyłączono zasilanie trakcji i tak zatrzymano 25-latka. Tony śmieci na i przy cmentarzach w regionie po Wszystkich Świętych. Zaśmiecone są nie tylko okolice cmentarzy, ale także pobliskie ulice i parki. W Chorzowie ktoś najprawdopodobniej wrzucił do kontenera palący się jeszcze znicz. Pracownicy cmentarza musieli gasić ogień. Kontener został uszkodzony. Ludzie tak dziwne rzeczy robią, że już mnie teraz nic nie zaskoczy. Jak sytuacja tu na cmentarzu? Dużo śmieci i odpadów? Bardzo dużo śmieci, bardzo dużo odpadów. Jeden pełny, drugi pusty. Staramy się, żeby było czysto, ale po prostu to się nie da, bo czasami jest tak, że jest pusty kontener, a ludzie ustawiają naokoło śmietnika, nie? Ale nawet gdy śmietnik jest przepełniony, ludziom nie chce się szukać innego. To z kolei Katowice i park w pobliżu Biblioteki Śląskiej. Fatalna. Ludziom brak kultury, wyobraźni. No, fatalna. Sądzę, że ludzie powinni bardziej dbać o porządek. Ale i służby powinny szybciej reagować. Trochę nieładnie, że to tak, wie pan, no, wszystko rozrzucają po całym parku, no ale no co zrobić? Fatalnie. Fatalnie ludzie nie wiedzą, gdzie są kosze na śmieci, które są na wewnątrz cmentarza. Po drodze wrzucają gdzie bądź. Bo to tak wygodnie. Mniej wygodnie będą mieli zarządcy cmentarzy i miasta, które teraz rozpoczną porządki. W Rudzie Śląskiej jeszcze dziś ma zostać przeprowadzona kontrola. Będzie wizja lokalna, pracownicy urzędu sprawdzą, jak jest realizowana umowa. A mamy dwie umowy. Jedna jest umowa z administratorem na porządek, czystość między innymi. Druga umowa na odbiór odpadów. I w tym okresie właśnie miasto zapewnia dodatkowe odbiory odpadów ze wszystkich 20 cmentarzy na terenie całego miasta. A śmieci zebranych po Wszystkich Świętych jest sporo, o czym świadczą liczby. Mniej więcej to jest podobnie za każdym tym świętem rokrocznie. No jest to około 150-140 ton. Ja mówię o tym okresie kilku dni, czyli bezpośrednio poprzedzających i to święto 1 listopada i następny dzień po tym święcie. Wielkie sprzątanie w regionie po 1 listopada potrwa jeszcze zapewne przez co najmniej kilka najbliższych dni, a później znowu kolejne, bo przecież ułożone na grobach kwiaty w końcu uschną, a znicze się wypalą. Do mieszkańców sosnowieckiego Kazimierza pogotowie dojedzie szybciej. A to wszystko za sprawą nowego miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, które uruchomiono w budynku na terenie dawnej kopalni Juliusz. Rejonowe pogotowie ratunkowe dotychczas w pełnej obsadzie stacjonowało i wyjeżdżało z centrum miasta, jednak czas dotarcia do pacjenta w Kazimierzu bywał zbyt długi. Sosnowiec posiada w swojej strukturze 5 karetek jako stacja Sosnowiec. Stały wszystkie 5 na ulicy 3 Maja w centrum Sosnowca. W tej chwili powstała podstacja na Ogrodowej, gdzie został przekierowany jeden zespół w stronę tej dzielnicy. W szczególności ma obsługiwać Kazimierz, Juliusz i Ostrowy, gdzie zmniejszy to bardzo dużo czas dojazdu. Myślę, że maksymalny czas dojazdu do 5 minut. Według obowiązujących przepisów czas dojazdu karetki do pacjenta od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora nie powinien przekraczać 8 minut w mieście powyżej 10 000 mieszkańców. Sosnowieckie pogotowie ratunkowe obsługuje całe Zagłębie Dąbrowskie, a to 700 000 potencjalnych pacjentów. Dlatego dodatkowa, nowa i obecnie jedyna podstacja na obrzeżach miasta jest niezwykle potrzebna. Ona zabezpiecza nie tylko dzielnicę Sosnowca, ale również część Dąbrowy Górniczej. Od 31 października, czy od uruchomienia, no dzisiaj już mija jakby 2 doby, tak, 48 godzin, bo godzinie 10 żeśmy uruchomili 31. Kilkadziesiąt wyjazdów ten zespół ratownictwa medycznego zrealizował. No to jakby pokazuje, że ta decyzja o tym, aby jednak zdecentralizować te zespoły Sosnowca była trafiona. A już najprawdopodobniej w grudniu w Sosnowcu zostanie wbita symboliczna pierwsza łopata pod budowę nowej siedziby rejonowego pogotowia ratunkowego. Obecnie trwają prace projektowe, a finalnie budowa ma zakończyć się w ciągu 18 miesięcy liczonych od momentu podpisania umowy we wrześniu. Będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 1 grudnia w Metropolii pojawi się nowy bilet autobusowy, z którym będzie można przemieszczać się na krótkich dystansach jak 1 czy 2 przystanki. Pracujemy nad uelastycznieniem taryfy, to znaczy chcemy rozbudować ją, aby lepiej odpowiadała potrzebom podróżnych, pasażerów transportu zbiorowego. Jedną z takich opcji jest wprowadzenie właśnie takich biletów na krótkie okresy, na przykład właśnie 5 minut. Lub 10, bo istnieje również możliwość, że biletów tego typu będzie więcej. Po tym, gdy z terenu metropolii zniknęły tak zwane bilety strefowe, na ich miejscu pojawiły się bilety czasowe, na przykład na 20 czy 40 minut. Część z pasażerów uważa je za zbyt drogie, stąd po tego typu komentarzach GZM zdecydowała się szukać nowych rozwiązań. O ile pasażerów ZTM-u być może czekają zmiany na lepsze, tak już podróżujących kolejami śląskimi nie za bardzo, bowiem od dzisiaj wzrasta cena za bilet pociągu relacji Katowice-Kraków. To nie pierwsza tego typu podwyżka, bo przypomnijmy, że licząc od grudnia 2020 roku bilet ten kosztował pierwotnie 13 zł, potem 14 zł i 50 groszy, by później kosztować 16 zł i 50 groszy. Obecnie cena ta wynosi 19 zł i 50 groszy. Sam komunikat wydany w tej sprawie przez Koleje Śląskie jest dość enigmatyczny i nie wyjaśnia zbyt wiele. 2 listopada 2022 roku zostanie wprowadzona zmiana oferty biletowej w transporcie kolejowym na obszarze województwa małopolskiego. Zmiana będzie dotyczyć połączeń wojewódzkich realizowanych na terenie województwa małopolskiego obsługiwanych przez przewoźników Koleje Małopolskie, Polregio oraz Koleje Śląskie. Mimo podjętych prób nie udało nam się dzisiaj skontaktować z rzecznikiem prasowym spółki Polregio. Dokładnego powodu wzrostu ceny za bilet pociągu relacji Katowice-Kraków nie wyjaśnił nam również rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Do szkół podstawowych w Bytomiu trafi książka, dzięki której polskim dzieciom będzie łatwiej zrozumieć sytuację, w jakiej znaleźli się ich rówieśnicy z Ukrainy. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Heweliusza, który wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym z Wrocławia stworzyli 2 tomy takich książeczek terapeutycznych. Książki powstały na bazie wywiadu, jaki naukowcy przeprowadzili w szkołach po tym, gdy zaczęły napływać do nich sygnały o problemach, z jakimi zmagają się na przykład nauczyciele w klasach, w których znajdują się dzieci polskie i ukraińskie. Stawia różne scenariusze dla nauczycieli, jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi. Są tutaj pokazane różne problemy, które mogą dotykać zarówno dzieci ukraińskich, jak i dzieci polskich. A problemów może być wiele, nie tylko tych związanych z komunikacją i językiem, ale również z samą zabawą na przerwach. Dzieci z Ukrainy mogą bać się na przykład zabawy w wojnę, bo niedawno doświadczyły traumatycznych przeżyć, których polskie dzieci, szczególnie te najmłodsze, do końca nie zrozumieją. Myślę, że to jest właściwie wielka przyszłość do tego, żeby właśnie dzieci się rozumiały, żeby dzieci miały szansę polubić się, zrozumieć wzajemnie, poznać swoje kultury w taki nienachalny, subtelny sposób. Do bytomskich szkół podstawowych na razie trafi około 300 egzemplarzy książki pod tytułem Ola i Borys idą do szkoły. Wyjątkową wystawę możemy podziwiać w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Od dziś aż do końca miesiąca w zabytkowym kościele z Nieboczów prezentowane są szaty liturgiczne, których w latach 30. i 40. XX wieku używali kapłani podczas pogrzebów czy odprawianych nabożeństw żałobnych. To niemal unikatowa kolekcja. Szaty są w kolorze czarnym, jako że dawniej w tej liturgii za zmarłych, w właśnie dzień zaduszny, Wielki Piątek, były używane szaty koloru czarnego, a nie tak jak dzisiaj fioletowe. Czerni bowiem jest kolorem śmierci, przemijania, żałoby, prawda, i pamięci o zmarłych. Obiekty wszystkie pochodzą z parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, a także ze zbiorów prywatnych księdza Tomasza Brola z parafii świętego Franciszka w Zabrzu. Szaty w kolorze czarnym, choć prostej formy, są bogato zdobione ręcznym haftem. Ich wykorzystywanie w obrzędach liturgicznych kościoła nigdy nie zostało zakazane, jednak oficjalnie w niewielu miejscach są używane. Przy okazji Dnia Zadusznego można zobaczyć je na przykład podczas mszy odprawianej właśnie przez księdza Brola. Wystawa nieprzypadkowo pokazywana jest w listopadzie, ponieważ to miesiąc czci Wszystkich Świętych, będący świętem radosnym. Natomiast 2 listopada Kościół katolicki wspomina dusze, które nie weszły jeszcze do nieba. Bardziej niż smutkiem i żałobą ten dzisiejszy dzień powinien być jednak wypełniony nadzieją i wdzięcznością. Nadzieją, że nasze życie tutaj na ziemi się nie kończy. My w to wierzymy. Wierzymy także, że z naszymi zmarłymi kiedyś się spotkamy po tej drugiej stronie. Śmierć nie jest kresem, ale początkiem nowego życia, przejściem do tej nowej rzeczywistości, w której nie ma już bólu, cierpienia, choroby, ale jednocześnie niech dzisiaj wraz z zapalanym zniczem towarzyszy nam także wdzięczność. Wdzięczność za tych ludzi, których kochaliśmy. 2 listopada jest dniem zadumy i refleksji i tak naprawdę to wtedy powinniśmy udać się na groby. Zaduszki są też tym dniem, w którym księża mają pozwolenie na odprawianie 3 nabożeństw. W latach 20. XX wieku mszał podczas mszy kładziono na poduszce procesyjnej w kolorze czarnym, którą również możemy zobaczyć na wystawie. Była jeszcze procesja na cmentarzu, ona ze względów praktycznych w sumie teraz odbywa się w Dniu Wszystkich Świętych, ponieważ jest to dzień wolny od pracy, no i właśnie też w tym dniu ludzie odwiedzają swoich zmarłych na cmentarzach. Wystawę w Chorzowie można oglądać w godzinach pracy skansenu.